Witajcie wszyscy. Z tej strony wasz ulubiony Starkej. I jest ze mną znowu siostra. Hejo. Tym razem będziemy dużo słabiej słychać, dalej trochę nieprzygotowani. Ale dzisiaj wyjątkowo powiem szczerze, siostra wypluwa płuca, smarka i w ogóle. Więc no to nie jest wielka strata, że nie będziecie jej za dobrze słyszeć. No więc od ostatniego odcinka stało się dużo się. Mówiąc tak po mojemu. Pania pozwala mi się stawać wiewiórką, o. Nie wiem, czy słyszeliście, ale siostra ma żołonedzia, który ją wiewiórkuje. No, wykopaliśmy parę dziur, w tej tam na dole jest jakaś chałupa, ale nie ruszały mi, powiem szczerze, bez was. To ja tam pójdę, ja chcę. Dobra. Ja chcę. Jest nowy nypiec, też go nie ruszałem, no i ogólnie trochę tu rozkopaliśmy. Nowe narzędzia, delikatnie. Dobra, nowe narzędzia z pewnego metalu, który tutaj leżał. No i ogólnie rozbudowujemy bazę. Jeszcze nie używamy akcesorium, ale spokojnie będziemy. Ja jeszcze nie. Ale to głównie nie mamy jeszcze dlatego tylko, że no dzisiaj jest taki odcinek budowania bazy. Gdzie będzie... pod srebrem znalazłam. A, to fajnie, zbieraj. Więc dzisiaj... no dobra, fajnie. Więc po prostu dzisiaj... dzisiaj coś jeszcze będzie tak na luzie, będziemy po prostu budować i kopać. A teraz zobaczmy. If you're a melee guy like me... fajne jakieś rzeczy dla gościa, który jest związany z... aha. Z walką wręcz. Chociaż patrząc na materiały... no, kontynuując, ma też rzeczy związane z druidem w ogóle. Ale okej. Nie mikstunki. Aha. Jestem zachwycona. Powiedz ci co... mów. Dobra, nie trzeba mówić, już słyszę. Butelce. Fajnie, to będziesz mogła surować. Jak chcesz, to mogę ci dać. No na co mnie to? No więc co? Nie wiem, co tak właściwie mówić i robić. Po prostu najprościej w świecie. Jedziemy ja kopalniować. Ja tu przyszedłem po metale tylko. Ja? Mam bardziej szybki kill-off. 64 srebra. No to dobrze, że masz jakiekolwiek kontrolę, dobre. Jeszcze 17 platyny. I znalazłam tam jakieś chyba są metale. Może coś tam jest, zresztą się później sprawdzi. Chociaż glowsticki ja mam, więc... to pożyczę z niego. W ogóle bierz tutaj spokojnie, siostra. Zajmiesz się tym na spokojnie po swojemu. Żelazno! I ogólnie mówiąc jeszcze tak całkowicie... ta linia to już jest właśnie szczyt, gdzie możemy chodzić. Wyżej niż ten klocek nie można być, bo się umiera. Jeśli ma się akcesorium, rzecz jasna. I mówiąc jeszcze tak ogólnie o tym, co chciałem przekazać, to w sumie niektórych może zastanawiać, czemu takie dziwne tutaj mam połączenie dirtu i w ogóle. Otóż czekam, aż tutaj trawa wyrośnie, gdyż... pewien... brawo, odkryłaś dopiero teraz. W ten sposób możemy właśnie mieć dostęp do drewna, nawet pod ziemią. Taki delikatny cheat, ale no... zawsze coś. Tak. Mogę to zrobić co prawda jeszcze lepiej, ale no chociaż tak to zrobiłem. Wystarczy spokojnie. Ale lepiej musi tutaj to... ta nie, trawka sobie zrosnąć. A przypadkiem nie trzeba mieć. Nope. Myślę, że po co te derty tutaj postawiałem? One tam tu przyniosą trawę. No bo jakieś małe pokoiki znalazłam. To znajduj, znajduj. Przynajmniej rozkopiesz nam teren, po którym będziemy mogli potem łazić. Nie, dobra, niech będzie tutaj. Nie słychać cię. Dobra, to ty powiedz o tym, że... no... może słyszeliście, może nie, ja tam nie wiem. I w ogóle nie wiem, bo to tak dziwnie gadam w ogóle. No ale właśnie siostra wspominała, że... ona do tej pory trzymała się z dala od jaski, ona nie chciała kopalniować, kopać, być Stefanem Górnikiem, ani nic. A fajnie to jest. Nie. Rudę na sztabki? Możesz, tylko chwilę. Na razie myślę o pewnym ważnym czymś. Dobra, czekaj. Bo weź tutaj też ode mnie te rudy.
Nie wiem nawet co mam gadać, bo tak powiem szczerze, nie jestem przygotowany. Co? Po co mi liście? Liście? Do robienia bandażów. Które są bezużyteczne. Ale je można robić. Ktoś wie, gdzie piasek zgubiłem? Ja ci mogę dać piasek? Nie, ja gdzieś miałem twój piasek w skrzyni. O, dobra, jest. A, twoje palenki. Co, gdzieś kokosy muszę zbierać. Zaśpiewała. Co, śpiewaj! Ty i tak się nikt nie słyszy. No, to akurat było słychać. Serio? Tak, to akurat było słychać. Dobra, mogę sobie... Ale chcesz to twórz. Drewnianego. Drewniany? Ale możesz jeszcze jeden drewniany mieć. Nie chcę. Masz srebro. A mogę. Po co ci kibelek? No bo da się zrobić toaletę. Pytam ci się po co, a nie. Nie wiem. Wiadro, torki. Wiadro na głowę sobie zrób. Nie, dzięki. Idealnie w twoim stylu. Prawda, prawda, to nie kłam. Wszyscy wiedzą, że to w twoim stylu. W ogóle tak mi się wydaje, że... To powinno być trochę niżej. A to trochę wyżej. Nie, to może było to? Tak, teraz zdecydowanie lepiej. Nie, będziemy mieli tylko palmy. A co? No tylko palmy. No bo tak, bo bez zwykłego to byś nie przeżyła nawet jednego dnia. Nie. Nie czuję. Nie wiem, no nie śmierci, że nie spodziewałem się, co ty głupoty gadasz. Zanim to rozkopię, to minie milion lat. Tak, z twoim drewnianym młotkiem na pewno dużo pomożesz. Tak, bardzo pomogę. Ale przynajmniej już jakieś drzewo będę mógł tu posadzić. Jaki kamień? No ten tu. Zaraz zobaczysz. Nie mam księgi. Ja. Normalnie nie mam. Czymś takim. Katki Guida. Tą swoją drogą też jeszcze zapomniałem wspomnieć, wyremontowaliśmy. Także... Pokaż. Trochę pokażę. Tylko najpierw muszę zrobić coś bardziej ważnego. Dobra. Zaraz pokażę, jak już siostra prosiła. Tylko najpierw muszę zrobić najważniejszą rzecz. Jeśli mamy przeżyć tutaj, fajne, to musimy mieć dostawę najlepszego drewna. Hamy! Jak każdy wie, lepszego od kokosów nie da się mieć. Od kiedy ja to powiedziałem? Mam nadzieję, że którakolwiek będzie rosła. Ja to tylko poprawię tutaj, żeby na pewno chciało to wyrosnąć. I powinno być dobrze. Oczywiście dalej żaden z gości specjalnych nie przyrasł. Ani Bob, jak to już siostra mówiła. Ani Helga, którą fajnie byłoby tu mieć, ale ona akurat nie jest na liście. Bo bez nich to Helga Stone nie mogę zbierać legalnie. No chyba, że mi wyśle swoje pozwolenie. No to wtedy będę mógł, nawet bez niej. No nie dostałem pozwolenia na zbieranie Helga Stone. Tak. To się oryginalnie Hellstone. Nie, oryginalnie to jest Helga Stone. Nie. Tak. Dobra, jak? No. Nawet nie pamiętam, po co przylazłem, ale przy okazji tutaj jest taki domek. Nie wiem, czy kompletnie się odbudował, czy nie kompletnie, mnie to oceniać. Ważne, że jest. I w sumie to chyba tyle, co zrobiliśmy. Nie wiem, czemu mam tak dziwnie tutaj część podkrywaną pod ziemi na mapce.
Jakie akcesorium? Musisz tak trąbić tym fletem. Tak. Musiałaś wyciszyć? Proszę. Chciałaś to wyciszyć? Tak. No i właśnie w tym odcinku też chciałbym wam powiedzieć mniej więcej o różnych zaletach i wadach poszczególnych klas, bo jednak ludzi, którzy mieli być, nie ma, więc będę miał większą swobodę. Więc ogólnie zacznijmy może od tego, że są trzy klasy, którymi mogę grać. Wszystkie trzy w sumie można powiedzieć, że już mam ze sobą zaczęte. Tak, więc zaczynajmy od początku. Z tego, co ja chcę grać. To jest oczywiście thrower. Znany jako ninja, jako rzucać, jako, no, miotacz, ten, który marnuje materiały, żeby rzucić czymś. Wiecie, milion nazw, każdy nazywa po swojemu. I ogólnie mówiąc, jako ta klasa skupiałbym się głównie na rzucaniu. Kokosem. Tak, ale też w późniejszym etapie, nie kokosem, no ale dobra. W późniejszym etapie miałbym dostęp do fajnych, można powiedzieć, specjalnych umiejętności, które dosłownie mogą mnie uczynić prawdziwym niną. Tak, celowo powiedziałem niną. Przez pewną grupę nie umiem mówić ninja, tylko zawsze mówię nina. Ale kontynuując, no, rzucanie i pełno super fajnych, specjalnych efektów. Co by tutaj nie ukrywać, bo pancerze dla throwera, myślę, że tak będę nazywał prawidłowo, czy tam rzucacza, no nieważne jak zwał, tak zwał. Ech, nie umiem mówić prawidłowo, no ale dobra. Oferują często właśnie różne efekty. Jakie? Zobaczycie, jeśli to wybierzecie, bo właśnie w tym odcinku będzie ankieta. Drugą klasą... Drugą klasą, rzecz jasna, jest, no, bard. Co do barda, nie będę tutaj dużo gadał, bo w sumie nie ma co mówić. Poza paroma aspektami. Pierwszy, bardzo, ale to bardzo dokładnie... Oj, za mocny mikrofon podkręciłem, dobra. No pierwszy aspekt bardzo, ale to bardzo mocno wkurza wszystkich innych graczy swoimi hałasami, które wy akurat dosyć cicho słyszycie, o ile w ogóle. Natomiast inni gracze będą słyszeć bardzo mocno. A poza tym bronię wszelkiej maści, od dystansu po bliski zasięg. Używajmy inspiracji, czyli czegoś, co się super szybko odnawia. Musiałaś pisać. Tak, mam. Dobra. No i kontynuując dalej. Instrumenty wzmocnienia wszelkiej maści, na przykład ten flet ma bonus do trafienia krytycznego, natomiast inne instrumenty mogą dawać różne inne bonusy. Nie pamiętam wszystkich, ale jest tego dużo. To dosyć unikalna klasa, chociaż dosyć ograniczona pod kątem swojej, powiedzmy, no tutaj brakuje mi słowa, ale powiedzmy pod kątem swojej różnorodności. Jest dosyć prostolinijna. O, tu na przykład mam właśnie gwizdek, który przy okazji też obronę by zwiększał. No ale dobra, nie będę teraz się tym zajmował. I na końcu jest to, co prezentuje póki co coś, czyli piszą tu healer, uzdrowiciel. Jednak ja... A nie, bo coś z mikrofonu było nie tak, ale dobra. Ja bym bardziej określił to mianem jakiegoś kapłana. Uzdrowiciela może niekoniecznie. Dzisiaj jest to klasa też bardzo fajna. Po pierwsze będziemy miała takie kije, tylko że bardziej potem w postaci kos. Bicie wręcz, szybkie, nielimitowane. Nieograniczone niczym. Skażone drewno. No, zdobyłam i bardzo mi się spodobało. No. Poza tym będzie też trochę wzmocnień, uzdrowień, ale nie tylko. Pełno broni, różnych. Olbrzymia strzykawa, która zatruwa, bądź wypuszcza toksyczne gazy. Różne różdżki działające na przeróżne, bardzo fajne sposoby. I najważniejsza rzecz, możliwość decyzji. Czy chce się być grzecznym księdzem, czy lepiej przejść po stronę mroku. I na stronie mroku, bądź co bądź, uzdrowienia są dużo słabsze, ale ma się nowe możliwości fajne. Głównie związane z obrażeniami. Bo nie ukrywajmy, jeśli uzdrowienia są słabsze, to coś innego musi być silniejsze. No. Nie, no, tyle mogę powiedzieć na obecny moment. Pokazałbym wam to wszystko w akcji, ale no rozumiecie, trochę dużo byłoby z tym roboty. To jest jedna sprawa i druga, jeśli uda mi się, to spróbuję zrobić dwie ankiety. Nie wiem, czy to możliwe. Druga będzie dotyczyła tego wszystkiego. Odnośnie właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to akcesorii ozdobnych. W sumie tak to można najłatwiej nazwać. Bo ogólnie w Terrarii mamy pasek na akcesoria zwyczajne i tutaj na ozdobne.
Jest mod, nazywa się antisocial, czy jakoś tak się to mówi prawidłowo. I najprościej w świecie powoduje, że ten drugi pasek też jest normalnie użytkowy. Wszystkie efekty akcesoriów z drugiego paska, normalnie wiecie, no, będą dla nas dostępne. Wiem, że to jest mocno cheaterskie, ułatwiające i w ogóle. Ale nie, no, nie będę was okłamywał, po prostu niekoniecznie... Czasami lampią ten świecznik. Dzięki, rozkazałeś mnie. Dobra, więc nie będę was okłamywał, po prostu... Fajnie by było, gdyby było łatwiej. Ja osobiście grałbym w taki sposób, że jeden pasek mam na akcesoria klasowe, drugi bym sobie miał na jakieś takie rzeczy typu buty, jakieś tam inne fajne bonusy, ale nie powiązane bezpośrednio z żadną klasą, rozumiecie, jakieś tam po prostu szybsze bieganie czy coś, jakaś lepsza wspinaczka. No, rozumiecie chyba. Jeśli się zgodzicie, rzecz jasna, to fajnie by było, skorzystałbym z tego. Poza tym wiele osób nie prosiło też o to, tak, z tych, które miały grać, bo uważam, że w ten sposób będzie im, no, trochę łatwiej. Moim zdaniem może być trochę wręcz za łatwo, ale wiecie, ja nie oceniam, nie osądzam, każdy gra jak chce, ale to od was będzie zależało, czy to dodam, czy nie. Tak więc, jeśli się uda drugą ankietę, to będziecie mogli na to głosować w ten sposób, jeśli się nie uda, to proszę napiszcie w komentarzu, czy pozwalacie, czy nie. Bo wiem, że wszyscy, którzy mnie oglądają, nie lubią pisać komentarzy i w ogóle. Dlatego moje statystyki komentarzowe są takie niskie, że czasami w ogóle komentarzy nie ma pod niektórymi odcinkami. No ale akurat to bym bardzo prosił, żebyście napisali, jeśli okaże się, że nie będzie ankiety, bo nie można dwóch czy coś. Tak więc chyba tyle w temacie. No może się da, siostra, ale nie jestem pewien. Tyle w temacie mojego marudzenia. Póki co idziemy do jaskini, bo nie mam pomysłu, co mogę dalej robić. Na co masz robić? Tak, to jest przecież jaskinia challenge. Tyle. Wiem, że jaskinia challenge. No ale nie wiem, co robić po prostu w tej... jaskini startowej, że tak to nazwę, którą póki co nazywam bazą, więc idziemy kopać. I chciałbym też usłyszeć waszą opinię, bo to jest trzeci odcinek, już taki prawdziwy pierwszy w jaskiniach. Co wy o tym myślicie? Naprawdę kontynuować to wyzwanie jaskiniowe? Czy chcielibyście jednak zobaczyć zwykłą rozgrywkę? Nawet jeśli zwykłą, dalej będzie to nazywał jaskinia challenge, będziemy starali się jak najwięcej w jaskiniach. Tylko że wtedy byśmy po prostu normalnie wychodzili i po swojemu grali, całkowicie. Ale chciałbym znać waszą opinię, czy chcielibyście zobaczyć prawdziwe wyzwanie jaskiniowe, czy jednak wolelibyście zwyczajną terrarię z modami, rzecz jasna. Wiecie, no, wiem, że powinienem grać po swojemu, poza tym mam 60 subskrypcji, bądź co bądź, to jeszcze nie jest taki etap, gdzie widzowie naprawdę mają jakąś moc decyzyjną, bo większość z nich pewnie nawet nie kliknie w tę ankietę, czy nie napisze komentarza. Ale jednak lubię, powiedzmy, po części chociaż się dostosowywać do tego, co wy byście oczekiwali. Chociaż... O! Wyjść na powierzchnię, nie? Siostra! No, zapomniałem też powiedzieć, reguły już są. Możemy wychodzić na wszelkiej maści bossy i inwazje bez akcesorium. Oraz 5 minut w każdym odcinku możemy też wyleźć sobie bez akcesorium, połazić po powierzchni. Dzisiaj wyjątkowo jeszcze tak ulgowo, niech siostra sobie łazi, jeśli chce. Ja potrzebuję tego drewna. No to chodź, zbieraj to drewno. Jeszcze dzisiaj ci pozwalam, ale potem już nie mam przerwać. Tylko to 5 minut. Tak. No więc wracając, no wiem, że tam powinienem po swojemu robić i tak dalej, to mój kanał i w ogóle, ale no, lubię być w kontakcie z wami, nawet umiarkowanym, żebyście jednak mieli jakąś moc decyzyjną. Dużo łatwiej wtedy mi stwierdzić, czy to, co robię, ma sens i jak się po prostu dostosować, by wam było fajnie. Dobra, pora na kolejną śmierć. Patrz, jaki bug był. Co znowu? Wiewiórką. No. Użyłam najpierw wędki, potem zmieniłam się w wiewiórkę. I ten. Jak biegałam, to po prostu miałam dalej sznurek, który atakuje, ale nie miałam wędki. Ja nie chcę nic mówić, ale w naszym jeziorku się majtusa pojawiło. A, fajnie. Będziesz miał mamy mana jelny? Czy... Nie, nie mam galaretki many. Dobrze. Czemu? Bo byś... bo... Pewnie nie wiecie, ale... On jak mi za dużo mana jelny zjadł, to się zaczął do ściany przyklejać. Patrzaj, handlarz nawet pod ziemią się wędrowny pokazał. Pod ziemią? Pod ziemią. Jeszcze chcę. Widzicie? Gra mówi sama za siebie, że ona chce, żebyśmy ten challenge kontynuowali. Oczywiście decyzja jest tak szeroka u was, ale... No, no nie kłóćcie się z grą, ona tego chce. Bądźcie grzeczni. Napiszcie, że chcecie wyzwania jaskini. I to by było motywacją dla mnie. I zawsze byłoby to lepsze niż pełno komentarzy typu kiedy gotuk.
który co prawda nie dostaje bezpośrednio tutaj, ale... Powiem tyle, na moich twarzy książce często dostaję wiadomości od różnych person o treści Kiedy Gotuk. Więc wszyscy, którzy to piszą, tak, jestem świadom, że mi to piszecie. Nie będę na to odpowiadał, bo Gotika nie będzie. Przemówiłem, że się zepsuł. Ło, pieniądze! Pieniądze pod wodą, moje. Moje 18 patyków świecących. Czemu je zostawiać pod wodą? No nie wiem, bo mogłyby zniknąć, jeśli by nas rozłączyło z terrarium, czy cokolwiek. Ja myślałam, że ty je zostawiłeś i one tam po prostu były ten, jako ten, jak to się nazywa. Wyrzucone. Nie były wyrzucone. Tak. Dobra, nie wiem, co mam dalej mówić, poza tym, że muszę sprawdzić najważniejsze. Jak bardzo trawa nie chce rosnąć. Ale chyba mało idzie. Jeśli tak, to może do końca odcinka nawet udałoby się. A, swoją drogą musimy iść tak, żeby nie było na ekranie widocznych drzew. U nikogo. Jak są widoczne, to ponoć nie rosną. To jest prawda, ale to nie jest tak naprawdę prawda. Czemu? Nie pamiętam, że kiedyś mieliśmy. Dało cię obok drzewa, a ono nagle wyrosło. To, że tak raz było, nie znaczy, że tak jest zawsze. Nie raz, ale wiele. A w ogóle to? A, okej, to coś takiego. Ja bym sobie spróbował pograć przez chwilę magiem, póki jeszcze i tak nie mam żadnej klasy wybranej. Ale nie mogę. Czemu? Bo nie stać mi na różdżkę, którą można kupić u jednego nypyca. A za ile jest? Za bardzo drogo. Ile? 25 srebrnych monet. Jezu. Ja tyle nie mam nawet. Bo jeszcze nie otworzyłem mojego wspaniałego banku i sposobu na zarobek szybki. Nie będziesz od nas kasy zabierał. Nie będę, ale zbuduję bank. Nie będę przechowywał chociaż swoje pieniądze. O, i znowu jakiś kamyk, którego nie mogę wykopać. Czekaj. Co jest trochę zaskakujące, bo jednak mam kilo o mocy 50, co już jest no całkiem niezłe. Chyba nawet złoty ma tylko 55. Gdzie ty? Jaką znowu? Ja pod ziemią. Dobra, już kiedy widzę. Bo tam nie ma pułapki. To co to za czerwony guzik był? No zwykły guzik po pułapce. Nie, bo tam nie było pułapki. A mnie nie pytaj, ja nie wiem. A ja zdobyłem jakieś... Nawet nie pamiętam, co to było. Czy to była Breja, czy Masia, ale jedno z tych dwóch. Tak się jak będę mógł to potem wykorzystać do zbierania fajnych materiałów. Na przykład różnych rzeczy, które tobie i tak są niepotrzebne. Wszystko, co jest związane z przywoływaczem i pełno szlajmowych klocków. Skąd ty widziałeś? Bo cię znam. Nie wykopisz. Wykopałaś to? Tak. Jak? Srebrny kilo. A mój kilo jest mocniejszy od srebrnego i tego nie wykopał. Chłopak długo, ale się wykopuje. A może za szybko przestałem kopać? Patrz. Dobra, nie chce mi się. O, odcinek już 24 minuty. Kiedy mało się nam kończy czas? Szybko. Pewnie jak zwykle nagramy kilka. No. Wiecie co, niestety wygląda na to, że chyba zostałem tylko ja i siostra już. Całkowicie w tej terarii, więc... No... Powiem szczerze, nie liczcie na to, że ktoś dołączy w najbliższym czasie. Ale że co? No, że w najbliższym czasie. Ale oczywiście też nie gwarantujemy, że nikt nie dołączy, bo może nagle się znajdzie jakiś desperat, który będzie chciał z nami zagrać. Kto? No nie,
nie wiem, zależy kto i jak. Jeśli będzie grzeczny, to może kiedyś kogoś zaproszę na jakiś jeden odcinek specjalny czy coś. Chociaż nie, no już mam jednego widza. Takie. Przecież ty mnie oglądasz, sama pisałaś pierwsza. Spadł na mnie kamień. Jeżam. Możesz, bo już kamienia nie ma. Ten spadek jadę mógłby być szybszy. W stronę pustyni. Co? Chyba w stronę pustyni jadę. Czemu tak myślisz? Bo tam. Ty już tak daleko zawędrowałaś? A właśnie, przy okazji jedna rzecz. Na co ci żołądź zamiany w wiewiórkę, skoro ty chciałaś do końca gry jeździć na szlajmie? Mam szlajma, to wiesz. Ale wiesz, w ten sposób oznacza to, że jeśli znajdę jabłko do jednorożca, to jesteś mój. Nie no, nie będę chciała do końca gry na szlajmie jeździć. Chociaż bym chciała, ale nie dam rady. Czemu niby? No bo będę w domu lepszy, że... Metal! Metalowy metal, na złom trzeba będzie sprzedać. Bo to nie amelinium, za to dużo płacą na złomie. Proszę? Bo to jest jak amelinium, dużo na złomie płacą. A po co ci on? On jest mój. Ja go sprzedam na złom. Sprzedam na złom, ten kamień. Sprzedaj. I tak jest bezużyteczny. To czemu chciałeś to zrobić? Bo ja zbieram wszystko. Co ci? Bo lubię. I zobaczę. To pójdź do Guidy i zobacz. Pomij mi się z tą klawiaturą. Ale mówiłaś, że jest ci potrzebna. Jak gram w Raymona, to na przykład nie da się bez niej grać. Łocie, panie, jak dużo platyny. Albo srebra? Nie, platyny. Platyna. Fajnie, będę mógł platynową trąbkę zrobić, jeśli zostanę bardem. I będę mógł wkurzać już siostrę. A ja mam wyciszone. Oj, umiem zrobić, żeby mi mówić, że nie było słychać, spokojnie. Ale błagam. Mam dla was poradę. Nie głosujcie na barda. Było to słychać, spokojnie. Co? Jelita? Tak. No i tam marka. Specjalnie dla ciebie podgłośniłem mikrofon, żeby zawsze to było słychać. Dobra, zobaczmy co dalej tu mamy. Prawdopodobnie nic ciekawego. Ja ale... Jakby foszart ten enchanted. To idź. Może się jednak na coś przyda. No może się przyda. Do dekoracji pokoju. W jakimś domu. Chociaż to i tak nie ma większego znaczenia. Ja zbuduję swoją super budowlę, tylko najpierw będziemy musieli jednego bossa pokonać. Chodzi o króla szlajmów. Bingo! Ej, super budowla to budynek ze szlajmu. Szlamowo super. I tak nikt tego nie słyszy. Szlamowo superowo! Nie, nie wyciszyłem. Nie wyciszyłem, spokojnie. Ale jeśli chcesz, żeby nie słyszeli, to już wstawię jakieś głośne odgłosy piszczącej kobiety czy coś, żeby nie było słychać. Ja chcę, żeby słyszeli. Mhm. To po co mordziłaś? I swoją drogą właśnie już chyba się kończy pomału czas antenowy na ten odcinek. Dobra, nagrajmy 40 minut. Ale ty to wrzucasz do internetu. Dobra, ty to. Dobra, nie nagrywamy 40 minut, tylko na następny odcinek. Nie. Bo mnie się nie chce. Nie proszę. A faktycznie da się to wykopać. Ale strasznie długo. A ty dalej masz. To, a nie, nie, nie masz. Już nie masz srebrny kilof. A szkoda, przydałby ci się bardziej drewniany. Dlaczego? Bardziej pasuje do twojego stylu gry. Nieprawda. No co, byś mogła wtedy prawie nic nie kopać, bo mówisz, że masz za słaby kilof i nie musisz nic zrobić pod ziemią.
Byś budowała chałupy. Materiały bym skąd wyczasnęła. Byś zmuszała mnie do pracy nad nimi. Dungeon Shop? Wypada z niektórych stworów. Coś tam można stworzyć, nie pamiętam czy to jest przydatne czy nie. Ale tak czy siak, najpierw muszę najważniejsze zrobić, czyli kopać dziurę. I w sumie muszę przyznać, że na tej jaskini challenge się nie uda, że tak to nazwę. Ja sobie zostawię zdecydowanie to. Bo ten Ancient Core jest o tyle fajny, że dzięki temu zawsze widać moją postać pod ziemią. To jest wielkim plusem, w szczególności jeśli chce się nagrywać. Łocie, panie, wungiel. Wungiel jest przydatny, można z tego zrobić chyba płytę potem dla bardo. O! Nie kradnij pieniędzy. Jeśli sama tego chcesz, to ci powiem jak to zdobyć, takie wypadające pieniądze z banka. Jak? Rozbijać dzbanki, co 50 dzbanek rozbity daje ci coś takiego. Dobra. Tylko oddaj mi moje pieniądze, które ukradłaś najpierw. Co to? Nie wiem. Silne coś. Kokos? Kokos? Dobra, kokos to pokonał. Nieprawda, bo kokos. Moje dzbanki. Jej. Rozbiłem oba. Wow. Dobra. Chyba to byłoby tyle. Szybko to mija. Na zakończenie jeszcze tylko pójdę do bazy. Trochę posprzątam w skrzynkach, może wytworzę sobie już tą trąbkę i zatrąbię tak. Tylko na zachęcę, żebyście wybrali jednak barda, a nie coś innego. Wybierzcie coś innego. Coś ty barda wybiorą. A jeśli nie, to oznacza, że zmienię ci pseudonim na Tatkowina i będziesz Tatkowina. No albo Drzesika. No. Bo wiem, że to są dwie rzeczy. Masz swoją rączkę, pobaw się. Ło. Tylko czemu teraz? I jeszcze takiej. Takiej badziewnej jakości. O, fajne. Odbija się. Nie widzę u siebie. Jak to nic? No nic. A, to zepsułaś. No ale dobra, zanim już znowu się zajmę czymś innym, to tworzymy tylko te metale. I pokazałbym wam tą trąbkę, tylko że no... Tak trochę szkoda mi, powiem szczerze, platyny, jeśli bym miał się kosyć, że Bard nie wygra. Dobra, to ja użyję swoją platynę. Mam dużo. Nie, dobra, już za późno, już zrobiłem trąbkę. Cicho. Ło, jakie dobre bonusy ma! Dobra, specjalnie dla ciebie podgłośny. Wiecie co, dajcie chwilę, muszę wam podgłośnić teraz to do maksa, bo wy nie możecie tego nie słyszeć. No uwaga, 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 wielki koncert na trąbce. No, to by było na tyle. To pożycz fleta. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli nie, to no napiszcie dlaczego się nie podobało, no i trzymajcie się do następnego odcinka. Czekaj, dokończę domek. To ty sobie dokończaj spokojnie, ja już kończę odcinek. Trzymajcie się, hej.